Czyli w zeszłym roku był polski street art i to było pokazanie powierzchni tego zjawiska, tego co widać po prostu na ulicy, jak się po niej chodzi. I wiele osób słusznie miało rację, że tam brakuje właśnie tej części historycznej, oddania tej takiej sprawiedliwości historycznej temu, co się w Polsce dzieje na ulicach. Ale tak musiało być, bo ta książka musiała być taka migotliwa, chwytliwa, ona otwierała drzwi w ogóle tam do świadomości takiej ogólnej, że to jest fajne zjawisko wartościowe. No, a tu pokazaliśmy ten głęboki korzeń, kurczę, że to nie przyjechało w paczce ze Stanów 20 lat temu, ani tym bardziej 5 lat temu razem z modą na Banksiego, tylko że my mamy swoje własne i tam 70 lat historii, jak się dobrze pogrzebie. No bo na przykład znak Polski Walczącej to jest moim zdaniem jedno z najdłużej malowanych street logo w sposób ciągły. To nadal jest obecne w przestrzeni miasta, a zaczęło się w 40 roku. Tak? Czyli jest coś, co jest malowane nieprzerwanie od 70 lat. Spełnia to standardy publikacji naukowej. Wydaje to PWN. Co prawda tam ten oddział naukowy, natomiast to przeszło przez taką solidną redakcję ze wszystkimi przypisami, indeksami i tak dalej, więc jest to pewien kontur, nie? Który na pewno czeka na wypełnienie. Tam mnóstwo historii trzeba dopowiedzieć, tak jak tam ze sceny powiedziałem, że o polskim graffiti trzeba jeszcze dobrą książkę napisać, tym polskim graffiti o korzeniach amerykańskich. No ale generalnie jest to jakiś zarys tego, co trzeba wiedzieć o tym, co się dzieje w polskim graffiti i polskim stricarcie, więc jestem zadowolony. To jest moja misja. Ja 3 lata temu powiedziałem, że ja to pokażę. Tak? Nawet miałem taką rozmowę z, no nie przytoczę nazwiska, z jednym z wiodących polskich artystów, który na poziomie pracy nad tym poprzednim albumem polskim street artem powiedział, jaki polski street art? Nas jest tu 3, może 4. Aha, no to zobaczysz. Więc tak to wygląda. No ja uważam, że nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie. Musimy być dumni z tego, co mamy. Znaczy ja to chcę wydać po angielsku i to wydam po angielsku i to pójdzie w świat, bo to trzeba pokazać.